Witamy, kochani. Mam dobrą wiadomość. Zobaczcie. Przyszła bocianka zezwolenia. Ale dopiero dzisiaj, w niedzielę puszczona, w piątek wróciła. Od razu jest para z ciemnym. Chyba zostawię ich. Będą wychodzić blajkopy. Niech sobie wychodzą, jakie chcą. Będą mądre gołębie. Zobaczcie. Ale moim zdaniem gdzieś już siedziała, może u kogoś była, albo i bo musiałaby coś jeść. Jest wymęczona, bo jest. Ale by tak nie wyglądała po 5 dniach. Może gdzieś do kur albo gdzieś wlazła, najadła się jej. Ale jest wymęczony gołąb. Jest na filmie, obrączki. Zresztą rzadko mam jednego bociana, więcej nie miałem. Zobaczcie. Jeszcze jedna obrączka. Pokaż tą drugą siwą. Pokaż no się. Ej, poleciałaś tam. Chodź. Chodź. Chodź, laska, chodź. Parzy się z ciemnym zaskarzewa. Jest już trochę par. Nie, już na jajka idą, ale to jeszcze nie ma jajek. Ale też już rajzują też. Tą samicę nie mogę sparzyć z moim weteranem. Czarną. To nie chcę się z nim parzyć, ale powiem wam, nie spodziewałem się, kurde mole. Będzie widać tą następną obrączkę czy nie? Nie, nie będzie widać chyba, zaraz zejdzie. Ale wymęczony gołąb. Ha, tyle kilometrów. Ale zazwyczaj ja chcę stracić. Właśnie, do gębnika, pokaż nam drugą obrączkę. Właśnie, budę. Ale wymęczona. Ciekawe, czy gdzieś była u kogoś. Tak. Tam jeden pisał, że moje gołębie tam po ziemi chodziły. Gołębie lotowane, ganiane mocno i po ziemi chodziły. Tak. Tak jak i ona chodziła po ziemi, nie? O, jest teraz obrączkę, może zobaczymy następną, siwą. Aj, tam to jest bystrzacha. No jest, parę sztuk do wydania. Tu mi się znowu ciemny parzy z tym innym, tu ich zostawiłem. No, tu są te jasne dwie samice do wydania. Będą w Garwolinie w sobotę. Tego ciemnego puści z moją adresówką w Garwolinie syn. Też mądry gołąb jest. Wszystkie kilometry robił. Żółta obrączka i adresówka. Z moim numerem telefonu. On pójdzie na Garwolin. Będzie puszczony. Szukam taką brudkę samicę. Jakby ktoś miał w Garwolinie, dać mi znać. I czaposzka siwa, samica. Też jest do wydania. Jest do wydania. Mówiłeś, ile kilometrów jest? Ja zaraz powiem, ile jest kilometrów. Tak, dwie jasne samice do wydania. Tego weterana puścisz w Garwolinie w sobotę. A czemu, co jest to? Nic, to po prostu parzy mi się z tym innym. Co takie rozmazane to jest? No bo za bardzo przybliżyłeś. Tak? O. Jego puścisz w Garwolinie. Ciekawe, czy wróci z Garwolina. Kochani, do zwolenia samochodem jest 55 km od nas. Patrzyłem, ile jest w linii prostej. A w linii prostej? 30. 30? A w linii prostej jest 30 km. Weź trochę ten. Co, ruszycie? Tam więcej będzie niż 30. 30. Znaczy tam do dojazdu do zwolenia jest 30. Do dojazdu, no to dalej no będzie nie, takie... Nie mogę tam sprawdzić, no wziąłem od nas, od Grunwaldzkiej. No ale nie wiem, ile tam jest. No to tam będzie takie 35. To na pewno. 55 km jest ten. Weź ją w goń. Ruszka tą. Ona wejdzie. Ale mówię, jak się człowiek chciał pozbyć. Właśnie. Do gębnika. Ale wymęczona. Nawet się nie rusza. No syn mówi, że gdzieś musiało kogoś być. Moim zdaniem nie było. U nikogo. Nie ruszy się wymęczony gołąb jak cholera. Może gdzieś była jadła, ale nie da się złapać. Ona ten zostaje już u mnie. Sparzę ją z tym ciemnym.
Bo nawet się z targiem żadnym nie zgrywa, czy z rykami, czy coś, bo nawet soboty nie ma, co jest czwarty. A który ono przyszło? O teraz! Dopiero. Ale zobacz. No jasno, u wujka co? Ile się działo u wujka jasna? Tydzień? Co mówisz, że jakaś jasna się działa i... No jasna, u szwagra się działa tydzień czasu prawie. I też nic nie jadło praktycznie, co tam jadło. Taki ale widać, że go on wymęczony, zobacz. Nie była nigdzie, na pewno nie było. No Murzynka się ruszy, zobacz. Może gdzieś, wiesz, kamyków albo czegoś. Albo jadła u kogoś, ale pod kratę nie wyszło, czy coś takiego. No też tak może być. Jak ona śpi. Ile razy jest tak, że gołąb będzie siedział, ale nie zje. No co, no jest poza kratą, zje, ale nie wejdzie pod kratę. Albo gdzieś do pocztowych wlazła, kto się nie łapał. Tak 35 km linii prostej. Bardzo mądry gołąb, no zajęło mu to sporo, ale ona musiała dać kilometrów narobić. I także się tu znalazło, tu. Ja stawiałem, że ten widyn jeden wróci. Ale to za świeże gołębie były. Ona u mnie jest chyba 2 lata już, nie? Która? No bocianka. No. Czyż bocianka jest łaskarzewa? Nie, ja ją kupiłem w Garwolinie i kupiłem wtedy 5. A, no tak, przepraszam, no to odpalam w Garwolinie. Ja kupiłem w Garwolinie wtedy 4 sztuki, czy 3, tylko że one są bose, nie? Sparysowa od tego pana, od tego kolegi Patryka chyba, taki grubszy pan, taki wysoki w czapce. No, ja kupiłem ich wtedy... Na starym targu jeszcze w Garwolinie. Na starym targu i kupiłem, no dwa lata temu. Nie, to już druga zima jest przecież. No to może i... 2 lata. Nie pamiętam, ale od takiego grubszego pana. Ja on kupiłem... Od niego odpryliśmy trochę gołębi. No, trochę brałem. Miał bosy, mówię wtedy, weźmy bosy, nie chciałeś, tak nie mówię, weźmy te bosy i wzięliśmy. Tak, takie bosy właśnie, te bociany, mówię, ale wezmę. A on jest na grupach na Facebooku. Ale ona śpi. Trzeba jej dać jakiś elektrolit. Jakieś witaminki jej dać. Co, ruszyć od drogę? Nie ruszaj, zostaw, ona sobie wejdzie do gębnika. Ona musi odpocząć, nie widzisz, że ona śpi? Nie widziałeś, jak siada? Widziałem, nie, ja nie widziałem, jak siada, tylko że siedzi na drzwiach. Gołębnik był zamknięty, może już godzinę wcześniej przyszła. No dzisiaj ładna pogoda była. Niektóry pocztowy tyle kilometrów nie zrobi. No także jestem. Weteran przez 42 godziny kiedyś Budapeszt. No Budapeszt ten weteran był lepszy, ale takiego trafi. No zobaczymy ten ciemny, czy wróci z Garwolina. Mam moją adresówkę, ale czego nie ktoś dzwoni, jak ktoś go złapie. Tak. Dobra kochani, możecie pisać komentarze. Czy gdzieś była u kogoś, czy nie. Pozdrawiamy.